dostaniesz gratis pralkę oraz teflonową nową patelnię. Servus! Witam wszystkich bardzo serdecznie! W kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiemy wam o tym, jak poderwać chłopaka. Dzisiaj będę poderwany. To się okaże. Po odcinku jak poderwać dziewczynę dostaliśmy bardzo dużo pytań o to, jak poderwać chłopaka. Co nas mega zdziwiło. No bo raczej chłopak powinien podrywać dziewczynę. No tak. A tak naprawdę nikt nie powinien podrywać nikogo. Najlepiej tak by było, ale nie żyjemy w idealnym świecie, więc trzeba poznać kilka trików. Trik numer jeden. No mów, jak byś poderwała, no? Przede wszystkim mężczyźni, jak i kobiety, są wzrokowcami. Chyba każdy po prostu jest wzrokowcem. Nie masz zysk? Nie. Dlatego warto dbać o siebie, o swój wygląd, ubiór, tak aby pierwsze wrażenie było super i piorunujące. Tak, ale najważniejsze by w tym wszystkim zachować cząstkę siebie, tak. Mieć właśnie swój styl wyróżniający się, pokazać coś, co jest gdzieś w środku nas, w naszej duszy, w naszym wnętrzu. Współczuję. Nie chodzi o to, żeby postępować według wszystkich porad, czyli faceci na pewno lubią czerwoną miniówę, duży dekolt i tak każda dziewczyna musi wyglądać, żeby go zainteresować. Nie, po prostu trzeba pokazać swój styl, ale trzeba dbać być ładną, schudną, tak, żeby facet widział, dba umyć o siebie. Się. Fajnie. Jak śmierdzą pachy, to też. Nie no, żart. Pachniesz zawsze. Jest ładniusia, piękniusia i pachniusia, więc z nią jest. Poderwałaś mnie. Dzięki. Możesz mnie pocałować. Nie Porada numer dwa. Ja przede wszystkim zwracam uwagę na pewność siebie. Tak, czyli dziewczyna, kiedy jest pewna siebie, odważna, nie gdzieś tam nieśmiało w kącie albo no, dostaje paraliżu. Pamela, wyjdź do gości się przywitaj. Nie. Mówi głośno, umie się właśnie wysłuchać. Wyraźnie. Głośno, wyraźnie, umie w środowisku wielu osób wyróżnić się, zwrócić na siebie uwagę, to jest dla mnie takie fajne. Lubię na to patrzeć. Znaczy, patrzę tylko na ciebie, nie? Nie, żeby coś no, ten, no, ale... Porada numer 3! Jest taka sama jak w poradach dla facetów, jak poderwać dziewczynę, czyli mieć pasję. Tak, mieć swoją pasję, zainteresowania. Nie tylko, że jesteśmy wpatrzeni jak w obrazek w drugą osobę, czyli o Jezu, Mateusz słucha tego? To ja też będę słuchała. Ojej, on lubi akrobatykę? Okej, okay, jump. Ćwiczyła akrobatykę, chociaż będziesz? Na przykład tego... No i ja tak robię. Ale też robiłam akrobatykę. Okej, okay, jump. Dlatego akurat tutaj było ok, ale generalnie, żeby mieć też swoje zdanie, swoje zainteresowania, pokazać tej drugiej osobie, że ja coś też mam i to jest no. Fajne, może tej drugiej osobie się nie podobać na początku, ale jeśli wkręcimy, to się to uda. Jakoś wyjdzie, no może akurat znajdziemy osobę, która podziela nasze zainteresowania i życzymy wam, byście właśnie takie osoby znaleźli, bo wtedy możecie iść, rozwijać się w życiu i robić to, na co macie ochotę i to jest chyba najlepsze, żeby właśnie nie szukać na siłę kogoś, tylko żeby dzielić kimś swoje życie, pasje, zainteresowania i wszystko. Porada numer 4. Trzeba czasem wyjść z inicjatywą. Nie czekać tylko na tradycyjny model, że to właśnie facet napisze, zorganizuje, pomyśli coś tam, tylko też coś fajnego zaproponować, czyli wspólne wyjście w jakieś interesujące miejsce. Zrobienie czegoś innego, innowacyjnego, zaskoczenie drugiej osoby. Ty nie lubisz niespodzianek tak bardzo, nie? Ja zawsze lubiłem tak mega robić niespodzianki, a ty tak niekoniecznie. To nie powód, żeby mnie obrażać teraz. Także widzicie, nie zawsze jest tak, jak moglibyście się tego spodziewać. Nie spodziewałem się. Ciekawe, kto dzwoni w ogóle. To tam. Dobra, ja odbiorę. Halo? Co się stało? No nie zdążyłem. A kto to był? To był numer kierunkowy Poznań, więc ojej, prawdopodobnie... Ojej, to jesteś już końcem Lęborka. Mamy dla ciebie specjalną ofertę. Wylosowaliśmy cię spośród milionów osób mieszkających w Lęborku. Teraz poderwiesz chłopaka bez problemu. I dostaniesz gratis pralkę oraz teflonową patelnię. Porada numer 5 to może być
na przykład udostępniajcie nasze filmy, to może ktoś będzie podzielał wasze zainteresowania. To z albo tego grona wybierzcie drugą połowę. Ktoś się oznaczy. Polecam! No, porada numer 5 to może być bądź sobą, ale również to może być dbaj o swoją aktywność fizyczną, o formę, trenuj, ćwicz, a to ci da dużo więcej. Dziewczyny, które ćwiczą, zdrowo się odżywiają, są dużo bardziej atrakcyjne. No tak, przede wszystkim mają dużo więcej wydzielanych endorfin na bieżąco. Wszyscy są pewniejsze siebie, mają dobre poczucie humoru. Lepszą cerę. Poważnie, naprawdę, no wypadasz wszystkie możliwe toksyny, no. Nie mam toksyn, Mateuszu za to mnie kocha. Dobra, przede wszystkim trzeba być bądźcie sobą. Czyli nie upodabniamy się do kogoś innego, nie zmieniamy się, tylko... Ale możemy się inspirować. Tak, staramy się być lepszą wersją siebie. Wszystko dostosowywać do siebie, inspirować się dla siebie. Tak, i wtedy znajdziemy po prostu partnera, który jest dla nas odpowiedni, a nie kogoś, kto pokocha kogoś, kim nie jesteśmy i będziemy się męczyć. Nie, będą same problemy. Dobra. Ale jeśli nie chcecie mieć problemu, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie dzwoneczek, naciskajcie go i miejcie powiadomienia na bieżąco. Oprócz tego możecie dawać łapki w górę pod tym filmem, to będzie więcej takich fajnych porad związkowych na przykład. Teraz daję wam chwilkę na to, żebyście nacisnęli łapkę w górę. Nie słyszałem? Słyszałeś ten nacisk? Tak. Bibi. Dobra, Mateusz! I do zobaczenia w kolejnym filmiku! Jeden, ale super zasłoniłaś. Taka innowacyjna.